Nie damy, moi drodzy. Kontynuacji. Kontynuujemy Wizardum. Kontynuujemy Wizardum. Chciałem, kurde, grać się w tego Sniper Ghost Warrior, ale jakiś błąd się tam ciągle pojawia. Nie mogę ukończyć misji. I nie wiem, szczerze mówiąc, co z tą serią będzie, bo nie mogę po prostu nic zrobić. Myślałem, że nie będzie żadnych błędów ani nic, a tutaj... No niestety jakiś błąd się pojawił i... Nie wiem czemu nawet, bo czegoś takiego nigdy nie miałem. I nie jestem w stanie w ogóle przejść przez ten moment. Ciągle mi jakiś błąd wypierdziela i... Wiesz, pamiętać taki moment na pewno, jak się jest tam na, gdzieś na wieży jakiejś takiej w cerkwi czy gdzieś się strzela. Śmigłowiec leci, trzeba chyba zastrzelić pilota czy coś takiego i... Cały czas mi wydupcza w tym momencie błąd i nie jestem w stanie nic zrobić. Więc chyba będę musiał to na razie, dopóki tego nie zrobię coś z tym. Może by jakiś patch jest albo coś, nie wiem. Dopóki tego nie naprawię, to nie będę mógł dalej kontynuować tej serii, więc będę po prostu kontynuował Wizardum. Police Simulator to tak trzymam, to jest taka seria, wiecie, to nie jest seria, którą miałbym robić i skończyć. Po prostu to jest coś takiego, co będę od czasu do czasu robił, jak nie będę miał ochoty na nic innego. Bo Police Simulator nie da się po prostu ukończyć, tego się nie da ukończyć, bo tam się po prostu cały czas gra i tyle. Dobra, więc spójrzmy, co my mamy robić. My mamy tak, mamy srebrny klucz, który zresztą użyliśmy już na tej mapie. Użyliśmy go już. Wej! Użyliśmy już tego klucza. Tak. Teraz my możemy jeszcze iść tu, ale tu mamy złote drzwi, a my nie mamy klucza do złotych drzwi. Nie mamy złotego klucza. Klucza pana Goldmana. Nie mamy, niestety. Dobra, wypiliśmy trochę wody. Wypiliśmy trochę wody. Tutaj też. No troszeczkę, wiecie co jest najgorsze na tym poziomie? Że ja w ogóle... ten poziom jest tak dziwnie skonstruowany, że na ogół są gry, w których poziomy... miejsca na poziomach są dosyć rozpoznawalne, tak? Tu nie za bardzo. Tutaj to jest tak trochę, no... Wiesz, że już tu byłeś, ale tak do końca nie wiesz, jak wrócić do miejsca. Tak jak na przykład miałem te skrzynie... Złote skrzynie, tak? Do zebrania. Ja już nie pamiętam, gdzie one były. Gdzie no, na ogół, jak poziom jest dobrze zbudowany, konkretnie zbudowany, to... Wiecie, tam na dół nie mam po co schodzić nawet, to wiecie, prawda, gdzie was dana ścieżka zaprowadzi, mniej więcej. Tak jak to było na przykład na Duke Nukemie 3D. Ale niestety w grach typu na przykład Catacombs, czy Nightmare 3D, czy właśnie Blakestone, tam te poziomy były tak skonstruowane, czy nawet Wolfenstein 3D, że człowiek biegał po nich i się gubił i nie mógł w ogóle zapamiętać tej drogi. One były, tak, popatrzmy prawdzie w oczy, no... Level design w tamtym okresie był jeszcze nijaki. Ten level design dopiero się zmienił tak naprawdę w przypadku pierwszego Dooma. Pierwszy Doom to jest też jedna z rzeczy, które były bardzo, że tak powiem, konkretna strona Dooma. I też w pewnym stopniu też rewolucyjna, że Doom miał... W Doomie poziomy... Level design był tak dobry, że te poziomy naprawdę były... No rozpoznawalne, że miejsca były na poziomach rozpoznawalne. Gracz się za bardzo tak nie gubił. Na ogół. No na niektórych poziomach trzeba po prostu było wiedzieć, jak dojść do pewnych miejsc. Ale to nie było na zasadzie takie jak tu, że ja tu biegam, gubię się i nie wiem jak... Nie pamiętam jak wrócić do miejsca, które mam gdzieś tam w głowie obraz, tak? Czyli, że chciałbym pójść i zebrać te skrzynki, ale gdzie te skrzynki teraz były, tak? I to jest takie bieganie i po prostu i męczenie się. I tak było właśnie na tych grach typu Blakestone, czy... O, widzicie, znowu tu kurwa przyszedłem, a ja po prostu... kurwa nie wiem o co komu, nie? Bez tej mapki to raczej ciężko, tak?
A kiedyś, wiecie, jak się grało w takiego Blakestone'a, to się nie miało mapki. Nie było mapki, którą sobie gracz mógłby włączyć i o, już wiem, o, tutaj mam iść, tak. Nie było czegoś takiego. Spróbujcie sobie na Blakestone'ie mapkę znaleźć. Życzę szczęścia. Właśnie to mi się nie skupienie nic nie da, bo ja się tutaj skupiam i ja kurwa tutaj nie wiem, gdzie mam iść. No to nieważne, gdzie się zaczął. No to nawet nie wiem, że się zaczął. Jak zagrasz w to, to zobaczysz, o czym mówię. No nie wiesz, kurwa, gdzie masz iść. Po prostu... Okej, ja tylko próbuję pomóc. Nic mi nie pomożesz. No, ja to kurwa, prawo już próbowałem. Bez mapy mówię, że ciężko jest. Trzeba po prostu... Może to tu były, to nie, tu była je taka skrzynka, może tu gdzieś były te skrzynki. To jest ten klucz, co ja mam, złoty klucz, to jest do tych skrzynek złotych. Albo tam jeszcze widać poprawki. Czekajcie, a co tutaj jest? A co tu jest? A! Sekrecik. Sekrecik. I ja to mówię, że to jest właśnie konstrukcja typowa dla takich starych gier, no. Dla tych właśnie pierwszych takich FPS-ów, FPP gier, znaczy FPS-ów, po prostu gier FPP, nie? To jest standardowa konstrukcja tych gier. Gdzie dostajesz sraki, bo nie wiesz, gdzie masz pójść. Byłeś tu już, ale wracasz się ponownie i stwierdzasz, że... No przecież coś jest nie tak, bo przecież już tutaj byłem i znowu się tu wróciłem. I mimo, że myślisz, że idziesz w dobrym kierunku, znowu się okazuje, że wróciłeś do tego samego miejsca, nie? Rozumiecie? Taki kurwa... level design trochę dziwny. Ale tak to było. Tak to było. I dobrze, że tak to zrobili. Dobrze, że tak to zrobili, bo przynajmniej gracz... Gracz ma wtedy świadomość tego, jak te gry były zrobione, bo stare gry nie były skonstruowane tak, jak to jest na przykład na Dusk. Tak? To nie było nic z tych rzeczy. Czy ten cały Turbo Overdrive, czy Overload, jak to tam się... Kurwa, nawet nie wiem, jak się ta gra nazywa. Jest tak dobra. Jest tak dobra, o! Jest tak dobra, że zapomniałem, jak się nazywa. I bardzo dobrze, że tak to zbudowali, bo przynajmniej gracz faktycznie, tak jak mówię, może się poczuć, to jest jak stara gra, to jest jak stara gra, naprawdę. A to był ten chyba sekret, nie? Co ja tutaj byłem? To raczej na pewno był sekret. Zresztą nawet później w latach 96, 7 czy 8 też wychodziły gry, które no miały level design taki trochę, jakby to powiedzieć, popieprzony. Dobra, ja teraz tu wyszedłem. A czy tu można gdzieś pójść? Tu się idzie tak. Było to coś. Aha, tu było to na tym cmentarzu. I wiecie, to jest dobre to na tej grze, że tu jest tak jak na starych grach, kolejny element, który jest jak na starych grach, że tu nie ma arena fightów, tak? Że co chwilę się robią jakieś postacie albo całe masy, tylko tu się postaci tyle pojawia,
O, jest tu ścieżka. Tu jest ścieżka. Właśnie niewidzialne ścieżki. Pojawiające się niewidzialne ścieżki. No właśnie. To, co żeśmy zebrali. I tu też jest zejście. Tylko nie mam tej. Nie mam niestety pochodni. Ale tam nie było żadnych tych chyba. Chyba. W tym kościołku były jakieś... A, są skrzynki. Złote, tak. Złote, niedokładnie te, nie te same. Jeszcze są jedne, które szukam, ale dobrze, że przynajmniej wiem, że to jest ten złoty klucz, który tu mam. To jest klucz do... O, tu jest jeszcze gościu, wisi. Nic nie masz? Co? No, bo tu się przeszukuje zwłoki. O, widzisz, tu masz na przykład zwłoki, o. Szukasz. O to. Bo te, co są takie ludzi, kto siedzi przy ścianie, to też czasami można. To już nie. To już jakieś flaczki były. Czy coś. Taka giereczka. Śmiś tam. No i dobrze, dobrze, dobrze. Fajna gra. I to jest dobre, że tutaj, wiecie, jak zabijecie w pewnym miejscu tych przeciwników, to ich już tu nie ma, tak? I oni się już tu nie będą pojawiać co 5 sekund. Oni są porozkładani, są sobie tam gdzieś sobie są, nie? I tyle, nie? I chuj, nie? Wydaje mi się, że muszę się jeszcze do tych podziemi wrócić. Bo potrzebuję tego złotego klucza. I need a key. Tak. O, tu jest jakiś trupek, nie? Więc nie masz trupku? Tu jakiś, kurde, jakiś żeberkami czy coś. Śmieszny taki. Tu co było? Tu był jakiś sekrecik. Tu był jakiś sekrecik. Dobra, idziemy na dół. I rozwalony. No, moi drodzy. Powiem wam, że właśnie teraz wróciłem do tego Dead Islanda 2. Dobra, nieźle mi się w to gra, nieźle mi się w to gra. Fajna gierka. To jest dobra gierka, naprawdę. Jest o wiele lepsza niż jedynka. Oczywiście, że jedynka swego czasu też była okej, gierką. Z pewnością. Ale uważam, że właśnie ta dwójka jest o wiele lepsza. Jest dlatego lepsza, ponieważ są tam po prostu... Mechanika teoretycznie jest podobna do tego, co jest w jedynce i ogólnie gra jest bardzo podobna do jedynki, tak? Bardzo. Ale... została wzbogacona o elementy z Dying Lightów. Dlatego jest o wiele lepsza. Ci, którzy robili tę grę, widzę, żeby mieli, jak to się mówi, głowę na karku. Naprawdę. Wiesz co, ja mam wrażenie, że albo się mocno wzorowali na Dying Lightach, albo zachowując oczywiście styl pierwszego Dead Islanda, w szczególności w interfejsie użytkownika. Widać to po tych wskaźnikach i po tym kompasie i tam wszystkim, jakieś ikonki, różne rzeczy. Ale jest bardziej Dying Lightowe niż Dead Islandowe. Aczkolwiek, jak z tego co zauważyłem, to... No... Dobre jest to, że te bronie się tak aż tak szybko nie psują jak na pierwszym Dead Islandzie. Jest to bardziej zbliżone do Dying Light. I łatwiej się to mimo wszystko naprawia i tak dalej jest. No jest to bardziej zbalansowane mimo wszystko. Tu gdzieś jeszcze były jakieś kropki. Ja tu gdzieś widziałem te kropki.
tutaj były. A tu mamy trupka. Nic, trzeba mapkę sprawdzić. A to takie trochę dziwne jest, bo tutaj się wychodzi i jak? I nic? Jakieś podejrzane. Widziałem, powiem wam dzisiaj, zwiastun serialu Fallout. Moje wrażenia po tym zwiastunie... Nie zapowiada się to źle. Tylko, że tak jak Monika powiedziała, powinno się to bardziej nazywać Fallout 76. Serial, a nie Fallout, ponieważ... ja osobiście, tak jak mówię, zawsze sobie najbardziej ceniłem Fallouta 3. Ale muszę przyznać, że... po tym zwiastunie widzę, że to ma... To na pewno nie ma żadnego nic wspólnego z tym, czym był Fallout 1 czy 2. I też mam wrażenie, że tak niektórzy ludzie mówią, o, jak Fallout 3. Ja nie powiedziałbym, żeby to było jak Fallout 3, bo Fallout 3 był bardziej mimo wszystko taki brudny. Natomiast Fallout 4 już na przykład wprowadził... Nawet Fallout New Vegas był taki bardziej brudny. Już Fallout 4, jak tak pogrywałem w niego ostatnimi czasy, to zauważyłem, że Fallout 4 już był mimo wszystko trochę bardziej taki kolorowy niż Fallout 3. Mniej taki mimo wszystko ponury. Fallout 3 był jednak bardziej ponury według mnie. Podobnie New Vegas nawet był bardziej ponury niż ten Fallout 4. A Fallout 76 to już była kolorowanka dla dzieci. I ten właśnie serial jest taki jak kolorowanka. Przynajmniej tak wygląda to na zwiastunie. Być może jak będzie serial, bo wyjdzie, to może faktycznie nie będzie taki. Nie wiem. Mam tylko nadzieję, że nie będzie kochających inaczej. A przynajmniej nie będzie ich za dużo. No wiem, ale mam na, żeby ich nie było za dużo. Dobra, jak będzie jakaś tam jedna lesba, no to trudno, nie? Że mam nadzieję, że nie będzie żadnych jakichś takich... Ja niestety dzisiaj doszedłem do pewnych... To jest coś, co gdzieś tam w środku od pewnego czasu wiedziałem, ale doszedłem do takich wniosków, o czym też Monice mówiłem, że... Zauważyłem, że przez wiele lat tworzyło się pewne filmy, tak? W szczególności w latach 70., 80. i 90. Zauważcie, tworzono filmy, w których za bardzo tych takich elementów nie było, tak? To było, jak to się mówi, złota era filmów, muzyki, gier. I zauważyłem, że cały ten przemysł rozrywkowy istniał chyba tylko po to, żeby ludzi złapać jak na lep, tak? Uzależnić ich od siebie, czyli ci wszyscy aktorzy, muzycy i tak dalej. Oni stali się częścią tego naszego codziennego życia, tak? Nie wiem, jakbym usłyszał nagle, że umarł Arnold Schwarzenegger, to miałbym, kurwa, deprechę. Prawie że. Ale to nie jest nic dobrego, tak? Bo tak nie powinno być, bo to jest tylko aktor, to jest człowiek, którego ja nie znam. A mimo wszystko potrafili wywrzeć takie wrażenie na ludziach i wychowywali całe generacje ludzi. I teraz ci ludzie próbują ci powiedzieć, wykorzystując te wszystkie stare filmy i gry i muzykę, które tworzyli, oni teraz... robią remake'i tego, rebooty, czy po 30-40 latach nagle kolejne części, jako starzy ludzie, i próbują ci wciskać te wszystkie elementy, te tęczowe elementy, tak?
I wychodzi na to, że to jest wszystko na takiej zasadzie jak pająk, prawda? Pająk łapie na pajęczynie łapie muchę i potem ją zjada. I oni tak samo zrobili z ludźmi. Najpierw na przykład stworzysz Gwiezdne Wojny, uzależnisz ludzi od siebie, że o, co, pojawią się tylko nowe Gwiezdne Wojny, no przecież każdy fanatyk Gwiezdnych Wojen musi pooglądać, tak? A potem do tego, do tych nowych, kurwa, Gwiezdnych Wojen, na przykład ci zaczną wszczykiwać, daję taki przykład, zaczną ci wszczykiwać elementy feminizacji, elementy tęczowe. Wiem, ale wykorzystują rzeczy, które... To jest po prostu, wykorzystują rzeczy, na które złapali ludzi i uzależnili ludzi od tego i ludzie każdy chce to oglądać, musi to oglądać. I oni... Ja wiem, tylko że ktoś miał taki zamysł już wcześniej, lata temu. Bo ci ludzie nie stali się tacy tęczowi. To jest Monika, to jest pewna frakcja, to jest pewna sekta. To jest sekta, to są ludzie, którzy oni od dekad to planowali. Oni to planowali zrobić od dekad, oni tego nie... Oni nagle nie wpadli na to, że o, teraz będziemy gejami. Czy transami. Oni nie wymyślili sobie tego teraz. Oni to było już planowane przez wiele, wiele, wiele dekad. Nie wiem, kurwa, co mam tutaj zrobić i nie wiem, gdzie mam znaleźć ten złoty klucz. To było według mnie planowane przez wiele, wiele dekad. To było planowane przez wiele, wiele dekad, moi drodzy. No dlatego ja mówię, że oni to stopniowo robili już przez lata. Tylko że kiedyś, wiem Monika, tylko że kiedyś się nie zwracało uwagi na takie rzeczy, wiesz? Kiedyś nikt, kurwa, nie wywieszał tęczowej flagi na środku ulicy, tak żeby ludzie jechali samochodami i je widzieli. To było nie do pomyślenia. A teraz oni sobie robią co chcą. I wrzucają to wszędzie. Mają internet, mają media społecznościowe i wiedzą, że ludzie są od tego uzależnieni, że ludzie w to patrzą. I wrzucają to ciągle. Wrzucają te obrazy. I wszystko infekują. Wszystko, co ty zdołałaś pokochać przez ostatnie 30 lat, oni to zainfekowali. Po prostu. Żeby tylko to pokazać, że to jest tak powinno być i to jest normalne. Mnie się takie coś osobiście bardzo nie podoba. Dlatego ja w pewnym stopniu się... W tej chwili tylu ludzi nie robi tego, co kiedyś robiło. Zresztą to jest jeden plus tego Helldivers 2. Ja widzę, że Helldivers 2 strasznie w prześmiewczy sposób, bo ja nie wiem, czy zauważyliście, jakie jest przesłanie Helldivers. Helldivers 2 to jest typowo prawicowa, konserwatywna gra. Tam jest wprost powiedziane, że macie, że robaki to są socjaliści i te roboty to są socjaliści. Tam jest wprost, nie? Socialist books. I że chcą nam zabrać wolność. I masz gości z karabinami w pancerzach, z tymi flagami. I mordują socjalistyczne... No i... Nie, to jest tylko tekstura taka. Socjalistyczne robaki, socjalistyczne te roboty i fajni goście idą i zażynają wszystkich. A, to już jest norma akurat, no ale to za... Ale to możesz zawdzięczyć tak zwanym... To też jest taki plan, wiesz? Najpierw robisz, infekujesz jedzenie, trujesz jedzenie normalne, które
nie powinno być zatrute, tak jak na przykład mięso. I potem robisz alternatywę dla mięsa. No, nie można i nie chcecie jeść, bo to bądźcie meat free, tak? Wegan bądźcie to. Wegan bądźcie. I od razu jest... No bo oni wykorzystują tylko te tekst vegan, bo tu nie chodzi o vegan. Vegan to nie jest... To te produkty, co oni nazywają wegańskimi, nie mają nic z weganami wspólnego, ale oni to robią, tak? Oni ci teraz mówią, że bądź wegan, jedz, kurwa, nie wiem, sojowe kotlety wyprodukowane w laboratorium. No bo one są alternatywne. A dzisiaj mi na przykład kolega mówił w pracy, który robi własne mięso i obrabia, znaczy się, tak? Ale on powiedział mi wprost, no powiedział, Hubert, po owoce idziesz na market, a po mięso idziesz tylko do rzeźnika. On powiedział, bo to jest tak jak jego dziewczyna, czy żona, jak wzięła mięso w Islandii, gdzieś w którymś sklepie. Wzięła mince, czyli takie mięso podrobione, jak na przykład do chili czy czegoś. I ona nią popatrzył i mówi, co ty robisz? Ona mówi, no to robimy jedzenie. Nie, on mówi, a czemu bierzesz gówno? Do niej wprost, on powiedział, to jest gówno, odłóż to. Bo on powiedział, ja wiem, jaka jest różnica pomiędzy mięsem ze sklepu, a mięsem, jakie ja robię. Powiedział, mięso ze sklepu, jeżeli bierzesz mince i dajesz na... Czyli to podrobione mięso i dajesz je na patelnię, to... On mówi, że jest tak zwany grease na tym. Jest taki widoczny. On mówi, że ludzie tego, ci ludzie, którzy nie widzieli prawdziwego mięsa, to o tym nie wiedzą. On mówi, bo on jak bierze mięso od rzeźnika, to on sobie to bierze, podrobi i on mówi, że to jest mięso. On mówi, czerwoniutkie, prawdziwe mięso. A nie jakiś... On mówi, a to by wygląda jak oszronione. On mówi, nigdy, a tym bardziej zamrożone mięso, nigdy czegoś takiego. On powiedział, że to jest syf. Powiedział, to jest kupa i tego się nie je. I on mi to samo powiedział. On powiedział, ty nie dostałeś dny moczanowej, bo jadłeś mięso. Tylko jadłeś mięso ze sklepów. No, ale powiem wam, że nie wiem, co mam tu zrobić. Nie dlatego, że gadam, tylko po prostu chodzę do tych samych miejsc, mając nadzieję, że znajdę... Że znajdę jakieś rysy gdzieś. Mając nadzieję, że znajdę jakieś rysy i nic tu nie znalazłem. Muszę znaleźć złoty klucz i go nie mam. Na razie, misiu. I muszę znaleźć złoty klucz. I żebym się jak bardzo skupił, to go po prostu nie mogę znaleźć. Tak to, moi drodzy, jest. Tak to wygląda. No, po prostu ludzie są oturwani, są okłamywani cały czas. I kurwa, no... Co zrobić? Ja bym nie miał nic przeciwko propagandzie LGBT, gdyby LGBT bardziej skupiło się na przykład na pokazywaniu tego, dlaczego na przykład nie pokazują ludzi niepełnosprawnych, tak? Dlaczego to nie jest główną domeną filmów? Pokazywanie filmów z ludźmi niepełnosprawnymi. Oni tylko muszą pokazywać murzynów i gejów i transów. I kurwa, kobiety z mięśniami, które są, one o siebie dbają i one nie potrzebują słabego mężczyzny, tak? I tak to mniej więcej wygląda. Ale tam jest jakieś zejście, tam coś jest. Tam coś jest na dole. A tutaj tam się da się zejść? Nie, tu się nie da zejść. Nie wiem, moi drodzy, no jest to troszeczkę za bardzo przesadzone wszystko, kurwa, tutaj. No już naprawdę jest to nagmatwane. Naprawdę. Aż trochę przesadnie. No to ten, jednak ten, kurwa, klucz gdzieś tam w jakimś miejscu powinien leżeć. Czekajcie, ale to...
To był... To jaki tutaj był? A nie, bo to były... To nie było złote, to było... Aha, no tak. Tu były... To był brązowy chyba klucz, ale przecież kurwa, to nie ma jak. A nie, brązowy klucz, tak, faktycznie. Bo ja mam brązowy klucz, więc tu musiało być wejście... z brązowym kluczem. A tu był... Wiecie, co mi się wydaje? Jeżeli ja wykorzystuję klucz srebrny... Wykorzystuję srebrny... Kurwa, klucz... To... to powinienem znaleźć... Jacie... Powinienem znaleźć klucz złoty. A nie mam złotego. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, kurwa. Mnie to trochę wkurwia ta gra. No chyba, że znajdę. Ten złoty klucz, ale trochę mnie to wkurwia. A co tutaj jest? A, wiedziałem! To jest złoty. No właśnie, no przecież kurwa musiał być złoty klucz, skoro jest ten, nie? Skoro mam srebrny klucz, no to srebrny klucz musi dawać możliwość dostania się do klucza złotego. No, kurwa, jest to logiczne. Dobra, biegniemy, moi drodzy, tylko najpierw musimy stąd wyjść. Tam się nie da, bo tam jest przejście, nie? Dobra. Oh, kurwa. Co do chuja? A no tak, bo zebrałem. Bo zebrałem klucz. Zebrałem kluczyk, tak? Więc pojawili się nowi przeciwnicy. Jakiś bydlak znowu mnie zaatakował. Muszę tu zapisać. Jakieś dźwięki słyszałem, ale nie jestem pewien, czy... Ja pierdolę. Dobra, gdzie my to kurwa teraz mamy iść tam do góry?
tu. Wiecie co, ja zobaczę sobie. Dobrze jest. Jakoś to wyszło. Żarełko. Tylko musimy uważać. Znowu jakieś wejście do podziemi. Kurde, goblin ze złotem. Gdzieś się zmył. Nie wiem. Chyba tak. Jest jeszcze wejście do katakumb. Spróbujmy tu, a tu się nie da. To może tam spróbujmy pójść. Ludzik. Nic nie masz, to giń, bydlaku. Użyjmy teraz tej broni. Użyliśmy teraz tej broni. O, nieźle, nieźle. Aha. Czyli tu zeszliśmy z tej strony, żeby nacisnąć na tą wajchę. Teraz idźmy z tej strony. O ty bydlaku. Łazimy do podziemi. Ale strzał. Dobry strzał był. O ty. To było, to muszę dać do takiej pozycji, bo to było oryginalnie w innej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak mnie się wydaje. Nic, wydaje mi się, że muszę stąd wyjść. Tu jest zawalone wejście, ale tu jest jeszcze możliwe wejście. Możliwe. Śmiesznie gościa załatwię.
Nie jestem pewien, czy to, co teraz zrobiłem, było dobre. Nie jestem do końca, moi drodzy, przekonani o tym. Teoretycznie tu się powinno coś otworzyć. Chyba, że wszystkie mają być. Czaszeczki w dół. Może wszystkie mają być te wajchy na dół. Znaczy wajchy takie. Nie wiem, teraz muszę zejść tu na dół. Nie jestem pewien, czy to, co teraz robię, ma sens. Naprawdę nie jestem pewien. Szczerze to nawet nie wiem, kurwa, co mam zrobić. Nawet nie wiem. I don't know. A jak wszystkie je damy do góry? Spróbujmy wszystkie dać do góry. Spróbujmy zrobić tak, żeby wszystkie były. Przesunięte. Nie no, ta muzyka naprawdę mi się bez jaj mi się kojarzy z Medal of Honor. O. Dziwne. Nie do końca wiem, co autor miał na myśli. Dobra, dajmy czaszeczki w ten sposób. Tu co jest? Dajmy czaszeczki w ten sposób. To jest coś, co może robić za... Nie jestem pewien. Jestem pewien za wskazówkę, nie? Jestem pewien, że to, co robię, w ogóle ma... To jakiś, kurwa, sens. Nie mam, kurwa, pojęcia, o co tu chodzi. Teore-
teoretycznie wszystkie czaszeczki powinny być w dół, nie? Ale jak faktycznie jest? Chuj wie. No i co, moi drodzy? No i dupa, nie? Nie wiem. Wszystkie czaszeczki pociągnąłem w dół. Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, co mam tu zrobić. Kurwa, nie wiem. Nie wiem, jeszcze raz nie wiem. I don't know. Jakieś nagrobki. No bo tu nie jestem w stanie, nie wejść, ani nic robić. A tu co jest? Tu już byłem, nie? Już byłem. Się normalnie szło. Kurwa. Wydaje mi się, że to powinno się przesunąć w dół, ale kiedy? Kiedy się przesunie w dół? To tego już nie wiadomo, nie? Nieprawdopodobne. O co tu kurwa chodzi? Dziwne. Oho. Sekwencja zadziałała. O. Trzeba uważać, bo nie wiem co to... Kurwa, prosto na kulkę. Coś się ciągle otwiera. Jakiś skurwiel. O chuj. To jakieś bossy. Jakieś przechuje. Nie pytacie, czemu tutaj idę. Idę tu, ponieważ szukam zdrowia jeszcze dodatkowego. No dobra, no mamy. Mamy to, tu się coś pootwierało, tu się coś wysunęło.
Tu jeszcze owocki do zjedzenia są. Są jeszcze gdzieś jakieś owocki do wpierniczenia. Tu jakieś worki. Kurde, czy jakieś rzeczy ciekawe można znaleźć, prawda? Dobra. Tens of the Dead. Best time. Kurwa, 2 godziny mi zeszły na tym poziomie. Nieźle, nie? No to jest konkretne, przynajmniej konkretny czas można spędzić na każdym z tych poziomów. Grimhaven. O, to już w ogóle jak krediczek jakiś taki. No, zanosi się fajny poziom. No to dzięki za poglądanie, bywajcie.